Uroczystości rocznicowe powstania Polskiego Państwa Podziemnego zgromadziły oficjeli, uczniów i mieszkańców pod tablicą na kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Łęczyckiej. Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa polskiego istniejące w czasie II wojny światowej. Polacy w czasie II wojny światowej jako praktycznie jedyni stworzyli twór, który był czymś wyjątkowym w Europie. Państwo Podziemne obok funkcjonujących struktur okupanta, czy niemieckiego, czy sowieckiego, istniało zakonspirowane Polskie Państwo Podziemne. Podobny precedens miał miejsce w czasie powstania styczniowego w 1863 roku. W czasie II wojny światowej powołano podziemne struktury administracyjne, parlamentarne, polityczne, a także siły zbrojne. Nasza pamięć o Polakach, którzy próbowali za wszelką cenę podtrzymać w społeczeństwie ducha oporu i wytyczać kierunek na odzyskanie niepodległości i suwerenności. Oddano hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego, składając symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą na kaplicy.